Co oni śpiewają? Mini lekcje języka angielskiego w Radiu Opole. Czas na kolejną mini lekcję języka angielskiego z Markiem Tkaczykiem, który prowadzi szkoły językowe w Polsce i Wielkiej Brytanii. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Jakie sformułowania z poprzedniej piosenki, jakie jedno wybrane dzisiaj powtarzamy na początek lekcji? Tak, e, piosenka była, pamiętasz o czym ogólnie? E, była ogólnie o, nie pamiętam. O nudzeniu, się. o nudzeniu się. Aha, to był ten mężczyzna, który napisał piosenkę, poczekał na swoją dziewczynę i w tym czasie się na przykład szwendał. Dokładnie tak. Co Robił znaczy... różne rzeczy. On tam świął milion rzeczy, które robi właśnie czekając e, i nie mając nic do zrobienia. Czyli e, wasting my time, marnować mój czas, swój tak, czas. Tak I'm jest. wasting my time, czyli marnuję swój czas. I e, hanging around, czyli szwendam się. Mhm. I'm hanging around, czyli mhm. szwendam I'm się. Chodzę bez celu. Szpędam się dookoła. Eee, I przechodzimy do kolejnej piosenki. Eee, Udaje się ostatnio znaleźć trochę sporo tych piosenek, które nie są o miłości koniecznie. Eee, I tu mamy kolejną taką dzisiaj. W piosence, ja podpowiem tytuł od razu. Eee, aczkolwiek myślę, że on nie dużo pomoże. Nie wiem, może, bo piosenka ma już parę ładnych lat i ona wraca co Paraladion słyszymy w radio i, i jest to bardzo fajna piosenka, taka charakterystyczna. Ponadczasowa bym powiedział, nie czuć w niej w ogóle znaku czasu, że ona jest gdzieś tam lata temu nagrana. Tyt w tytule piosenki mamy coś, co się w ogóle nie pojawia w tekście. Też kolejna rzecz, bardzo często słyszymy w tekście piosenki, w refrenie na przykład tytuł. Tutaj to się nie pojawia, także też, też tak dosyć dziwne, bo jak ja sobie patrzyłem tekst, mówię, gdzie jest to Whatsapp właśnie? Nie ma. Teraz to WhatsApp. Pamiętam, yy, pracowałem kiedyś z takim wesołym Amerykaninem yy, w Wielkiej Brytanii. I on się z nas nabijał, bo za każdym razem, kiedy on do kogoś mówił WhatsApp, jak odpowiesz, Kasia, jak ktoś powie do ciebie WhatsApp? I'm good. I'm going to work. I'm going to work. Czyli mhm. co robię? Albo jak się czuję w danym no właśnie. momencie. To, to, wszyscy odbierają to jako jak się czujesz, prawda? Mhm. A on się z nas wszystkich nabijał. Mówi w, w ogóle nie, nie tak jak on. Powiedział to w swoim e, luźnym e, podejściu nie częicie czuje, nie bazy w ogóle, mówi bo w stanach WhatsApp to jest taka, jak w Polski mamy siema. Czyli po prostu Whatsapp i mówimy Whatsapp. Whatsapp, prawda? dokładnie. Aha. I on się za cały czas śmiał i próbował nas przerobić, że przestańcie mi mówić, jak się czujecie, po prostu odpowiedzcie Whatsapp, bo wszyscy mu od razu mówili Ach, you know, I'm not so good today. <g pronounce his name> Także było dosyć fajnie i wesoło. Także pamiętajcie, że jeżeli Amerykanin zapytał Whatsapp, to mówicie po prostu Whatsapp. A jak Brytyjczyk, to wtedy opowiadamy, jak się czujemy? A Brytyjczyk nie powie Whatsapp. To jest ciekawe, może się zdarzy oczywiście, natomiast Brytyjczyk zapyta, how are you doing today, um, what are you up to, czyli co planujesz, co, co dzisiaj będziesz robić i tak dalej. I to już wymaga takiej odpowiedzi dłuższej, prawda? Natomiast amerykański Whatsapp to taka siemka, siema. Dobrze, piosenka fajnego zespołu, w którym są same kobiety. Bardzo fajnie. Niewiele takich zespołów jest, ale to jest bardzo ciekawe. I co ciekawe, w angielskim nazwa zespołu oznacza cztery nieblondynki. For Non Blondes. Super. Wyjątkowo podaliśmy już wszystko na początku, ale, ale jestem ciekaw, czy pamiętacie tę piosenkę. For Non Blondes. Blondes. Mhm. For Non Blondes. Four non -blondes. E, I mamy ten, ten cały WhatsApp. I piosenka jest generalnie o takim katarzis, e, które, które musimy czasami sobie zrobić, żeby wstać. Jak już jesteśmy przeładowani wszystkim i, i krzyknąć, że, co tu się dzieje? Na, na, na cały głos, z całej siły po prostu wykrzyczeć, że coś jest nie tak, ja muszę tutaj coś zmienić. E, I pierwsze wyrażenie, Kasiu. I scream from the top of my lungs, what's going on. Czyli krzyczę z jakby góry moich płuc. Mhm. No To jest taki, takie wyrażenie. Specyficzne bardzo. Mm -hmm. Metaforyczne wręcz. Tak, 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 ale to jest to jest taka właśnie kolokacja w angielskim. Jak mówimy, I scream from the top of my lungs, czyli tak głośno jak potrafię. I scream from the top of my lungs, what's going on. Czyli krzyczę tak głośno jak potrafię, o co tu chodzi. Pełnym płucem jakby, tak. O co tutaj chodzi, co się dzieje. I teraz fajne słówko, które jest takim jakby głębszym poziomem od słówka strange. Bo dla nas, jak coś jest przeważnie dziwne, inne, to mówimy, że to jest strange. Możemy też powiedzieć odd, to jest przez 2D, ODD. Od, to jest też coś dziwnego, coś niepasującego. E, jest, tak, jest, jest takie zadanie bardzo popularne w podręcznikach, e, w którym polecenie jest find the odd one out. Czyli coś, co nie pasuje, trzeba znaleźć. To, ładnie, musimy znaleźć tam słówko, które nie pasuje. Czyli mamy odd, mamy strange, i mamy kolejne słówko, które jest jakby kolejnym poziomem e, tego toru znaczeniowego. Peculiar. peculiar. Słyszałeś wcześniej? Nie, wydaje mi się, że trudno się wymawia. Peculiar. Peculiar, trudne słówko. Peculiar. Peculiar, mm -hmm. peculiar um, czyli możemy opisać osobę, że jest peculiar, która jest taka, peculiar. Peculiar. taka os osobliwa, taka e, nietypowa i ma takie swoje, jakieś tam e, dziwactwa własne i tak dalej, że jest peculiar, czyli na wiele peculiar. sposobów inna od, od wszystkich. Natomiast jest troszkę inaczej tutaj, bo jeżeli powiedzi, powiem, że I'm feeling peculiar, jak myślisz? Że to jestem może? taki lekko inny? Mm -hmm. Dziwny? Tak, tutaj, tutaj chodzi o to, że... Z zabarwieniem lekko negatywnym? Tak, tak. Krytycznym? Tu jest negatywne zabarwienie, że jeżeli powiem I'm feeling peculiar, to znaczy, że jestem taki niepozbierany, Kompletny chaos jest dookoła i ja tego nie potrafię za bardzo ogarnąć, i to jest takie negatywnie na mnie to wpływa. Ciężko tak dosłownie to przekazać, bo słówko peculiar ma właśnie różnie z, zachowuje w różnych kolokacjach. Natomiast tu mamy I'm feeling. A little peculiar. Mhm. Pięknie już wymawiasz, widzisz? Kilka razy i jest, jest. Zobaczymy, super. co będzie dalej. <laughs> Czyli czuję się taki pogubiony, niepozbierany i, i generalnie niedobrze się czuję. Ehm, I kolejna rzecz. Ehm, w tej piosence, która tak jak mówię, w niej chodzi głównie o to, że chcemy wykrzyczeć coś, w, co nam nie pasuje i, i oczyścić się z tego negatywnego uczucia, które mamy. I cry sometimes to get it all out what's in my hand. Czyli czasami płaczę po to, żeby wyrzucić to wszystko, co mam w głowie. Mhm. To cry może też oznaczać, że chcę wykrzyczeć. Może być cry out na przykład. Także cry nie, nie zawsze będzie... I Tylko i wyłącznie z płaczem związane. Może tak. być z krzykiem też związane. Tak, tak, tak. I cry sometimes to get it all out what's in my head. Czyli do, dosłownie fizycznie wrzucić z głowy to, co mam w głowie. No to wracamy sobie szybciutko do początku. Um, jak krzyczymy na cały głos po angielsku? I scream from the top of my lungs mhm. what's going on. Dokładnie. Czyli tak jakby z... Góry płuc. W tak dosłownym jest. tłumaczeniu oczywiście. W dosłownym tłumaczeniu, natomiast chodzi o to, że pełnym płucem krzyczę tak głośno jak potrawie. I scream from the top of my lungs. From What's, the top of my lungs. Mm -hmm. What's going on? Super. Um, I to słówko trudne. Kasia, pamiętasz? Peculiar. Yes, pięknie. Super. E, czyli... I'm feeling a little Peculiar. Mm -hmm. I co to znaczyło? Był się taki lekko dziwny, niedopasowany, niepozbierany. Nie niepozbierany i tak, tak w negatywny sposób generalnie. A jeżeli powiemy A, peculiar. a jeżeli os, osobę opiszemy, że he's a bit peculiar, czyli że ona jest lekko niepozbierana? Nie, że jest taki dziwny, osobliwy. Takim, dziwny osobliwy. Tak, ma swoje jakieś własne takie Małe osobliwości, tu, gdzie także taką nietypową osobą jest. Wtedy nie jest takie negatywne? Nie. nie. Kiedy mówimy o sobie, jest trochę negatywnie wtedy. To... O uczuciu, tak. I'm feeling peculiar. Natomiast jeżeli, jeżeli opisujemy osobę, to może być pozytywnie, może być negatywnie, zależnie od kontekstu, jak rozmawiamy. Bardzo często jest to pozytywne, że ktoś ma takie swoje osobliwości. Jak pamiętam, padło, zdaje się, we, we władcy pierścieni, pamiętam, jak byłem w Kinie. Wszyscy się obracali do siebie peculiar w ogóle, że nowe słówko, um, a tam było, że Bilbo Baggins was a bit peculiar, czyli on miał te swoje takie różne dziwactwa, był takim troszeczkę innym e, osobnikiem niż wszyscy dookoła. E, no i jak chcemy wykrzyczeć wszystko, w, co mamy w głowie, chcemy się tego pozbyć, przejść takie katharsis. I cry, some some, I cry sometimes to get it all out. Mhm. Czyli czasami chcę wszystko wykrzyczeć albo wypłakać to, co mam w mojej głowie. Dokładnie. To get it all out, what's in my head. Czyli wyrzucić wszystko z głowy. Mogę na przykład powiedzieć tak. I'm going to the gym, to get it all out, what's in my head. Bo tak często robimy, że idziemy sobie pobiegać albo poćwiczyć, żeby tą głowę oczyścić, prawda? Także to jest to właśnie wyrażenie, które możemy wykorzystać, jeżeli mówimy o tym, że chcemy sobie tą głowę oczyścić. Pamiętasz, jak, jak powiemy, cztery nieblondynki? Four non-blondes. Four non-blondes. I piosenka. I piosenka nie pamięta. Jak Amerykanie mówią? Do siebie? Whatsapp. Whatsapp, autowiadamy. Whatsapp. Dokładnie. Czyli Whatsapp teraz w Radio Opole. Co oni śpiewają? Mini lekcje języka angielskiego w Radio Opole.